Łomżyńskie Anioły Biznesu to konkurs ogłoszony wspólnie przez samorządy Łomży i powiatu łomżyńskiego. We Fuajeki na Milenium odbyło się spotkanie informacyjne i podpisanie porozumienia o wspólnej organizacji konkursu. Powołana została Społeczna Rada Przedsiębiorców i właśnie Społeczna Rada Przedsiębiorców, której przewodniczącym jest pan prezydent Andrzej Garlicki, wypracowała bardzo ciekawą ideę zorganizowania konkursu, który w sposób szczególny uhonorowałby firmy oraz też osoby fizyczne, które swoją działalnością przyczyniają się do rozwoju przedsiębiorczości w naszym mieście oraz także promocji Łomży i regionu łomżyńskiego. Dzisiaj na spotkaniu jest obecny pan starosta, pan dyrektor Urzędu Pracy i wspólnie chcemy zorganizować konkurs, w którym laureaci otrzymywaliby nagrodę łomżyńskiego anioła biznesu. Statuetki łomżyńskich aniołów biznesu będą przyznawane w kilku kategoriach. Bardzo się cieszę z tego porozumienia i z tej współpracy ze starostwem, ponieważ rozszerzamy ten krąg ewentualnych przedsiębiorców, którzy, powiedzmy sobie szczerze, bardzo mocno się przenikają, jeżeli chodzi o wpływy. Powiat, miasto, gminy sąsiednie, to tego nie sposób oddzielić tych wpływów działalności, czy też skutku działalności naszych lokalnych przedsiębiorców. Więc bardzo dobra jest ta formuła, że to jest w wymiarze ziemi łomżyńskiej. Łomżyński Anioł Biznesu, nazwa sama w sobie, która się dobrze kojarzy, Anioł Biznesu, rozumiemy te pojęcie wszyscy. W tym wypadku mamy takie przekonanie, że po pierwsze będzie wyróżnieniem dla przedsiębiorców, a z drugiej strony zobowiązaniem do jeszcze większego wysiłku na rzecz rozwoju swojej firmy, ale też na rzecz rozwoju lokalnej społeczności, powiatu, czy też konkretnie miasta Łomża. Przewidzieliśmy, że w ramach tego konkursu chcemy dokonać 6 wyróżnień i będą to takie kategorie: firma roku, inwestor roku, debiut roku, firma z sercem. Tutaj mamy na myśli działalność charytatywną i społeczną i pracodawca jutra, solidny partner powiatowego Urzędu Pracy. Konkurs dla przedsiębiorców działających w Łomży i na ziemi łomżyńskiej będzie organizowany we współpracy ze Starostwem Powiatowym i Urzędem Pracy. Byliśmy to iskierką, tym zaczynem, który próbował coś tutaj zrobić pod patronatem zarówno prezydenta, jak i starosty, również jeszcze honorowym biskupa łomżyńskiego. W tej chwili się cieszę, że to będzie miało tak mocny i szeroki wydźwięk i że docenieni zostaną nasi przedsiębiorcy. Cieszę się również, że my mamy możliwość wybrać swoją kategorię firm, które powstały dzięki powiatowemu Urzędowi Pracy i którym my pomagamy. Nie tylko w powstaniu, ale i dalej ich podpieramy. Również to miejsce jest dla nas szczególne, bo zarówno pan Karol, jak i jego brat również korzystali z naszego wsparcia skromnego i mam nadzieję, że tak będzie dalej, nasze firmy będą się rozwijały. Porozumienie w sprawie wspólnej organizacji konkursu zostało podpisane w gościnnych salach Kina Millennium. Mamy wiele planów na przyszłość. Nie będę tutaj teraz zdradzał, bo i planujemy i koncerty, i spotkania, i różne wydarzenia, ale podoba mi się to, wychodzi nam to i będziemy dalej kontynuować naszą drogę. Widzowie chwalą nasze kino, naprawdę. Mamy bardzo dużo widzów z Ostrołęki, z Zambrowa. Widzowie porównują to, co było, porównują kina. Czego nie można porównać? No, powiem szczerze, jesteśmy... No, nie chcę tutaj chwalić nas, ale jesteśmy najlepsi w regionie. Planujemy rozwój, że tak powiem, dalej w Polskę, ale to do końca roku zobaczymy, czy będziemy to wprowadzać w życie. W tym samym miejscu będzie odbywać się planowana na listopad Łomżyńska Gala Biznesu.